drugiego zespół lepszy. I tutaj się wynoszą właściwie wiele rozwodzi na ten temat. Ja uważam, że jeżeli chcieliśmy tutaj zdobyć punkt, wygrać, to trzeba było wykorzystać swoje sytuacje, takie mieliśmy i wykorzystaliśmy. No, mieliśmy, ja uważam, lepszą sytuację ze starego fragmentu w pierwszej połowie niż Elana. Elana zdobyła bramkę, my nie. Ale z przebiegu gry, no, wynik jest muszę sprawiedliwy. Tak, tu z kolegami rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że to był pojedynek na zdarzy. Zgodzi się pan? No tak, dobrze obydwoje bronili. Na pewno naszły więcej do roboty, ale dobrze bronili. Nie wiem, z karny po prostu, ten karny dla mnie jakiś kuriozalny, ale może i był. Sędziowie twierdzą, że był, więc gwiznęli. Trzeba przyjąć to. Trochę dyskutował pan z sędziami w linii bocznej. Tak, bo nie podobało mi się kilka sytuacji tam, wiadomo, no ale to jak zawsze, no w piłce jest tak, że tak troszkę gospodarstwo było dzisiaj sędziowane. Nie mam pretensji, na pewno nie wypaczyli wyniku meczu, także wszystko jest. Panowie? Zaskoczyłaś mnie wczoraj? Nie, właściwie nie. Nie zaskoczyła niczym wielkim, ale analizowaliśmy ich mecze i niczym wielkim nie zaskoczyła. Mnie troszeczkę zaskoczyła mała agresywność naszego zespołu. Elana z akcji też tam jakoś specjalnie nie zagroziła w tym meczu. Wiadomo, że później, gdy się otworzyliśmy, już przeszliśmy na trójkę obrońców, to mieli te kontry groźne, ale niczym wielki los nie zaskoczył się w tym meczu. No to już oceniacie z boku, ja wiadomo, że to będzie bardzo trudny, bardzo wyczerpujący emocjonalnie dla tych zawodników. Natomiast będziemy dobrze przygotowani, w ciągu 5-10 minut wykonali kawał naprawdę mocnej pracy. Bałtyk był bardzo wysokim zwycięstwem, nabrał pewności siebie i to było widać i na pewno łatwiej przeprawy, żeśmy nie mieli. Cieszę się z 3 punktów. Trochę jeszcze odpocznę od jutra, trzeba myśleć o środzie, bo ostatnio żeśmy tam przegrali. Dziękuję. No bramki tym razem nie było, a pracy było może nie multum, ale na pewno sporo. Tak, okazji było dużo, przynajmniej 3 myślę, że mogłem wcisnąć. Niestety czasem jest tak, że piłka po prostu nie chce wpaść, albo nie wiem, za małe skupienie się nad tym. Ale najważniejszy jest wynik drużynowy i fajnie, cieszę, że kolejne 3 punkty, mamy 12 punktów w 4 meczach i jedziemy po następne zwycięstwo. Panie trenerze, rekord Elany ostatnich tam lat, 13-9. Czy jest jakieś tam drobne liczenie, zdaje się z tego sprawę? Znaczy jesteśmy na pewno w takim miejscu, gdzie rekordy są ważne, bo to są rekordy atletyki, a w piłce to już akurat nie mniej. Dążmy moimi rokami, nie myślmy o tym, czy 9, czy 30, to nie ważne. Dążmy do tego, żeby kolejne spotkanie było przez zawodnicy w tak rozegrane, żebyśmy byli wszyscy z tego zadowoleni. Zaskoczył pan dzisiaj obszedłem pan kadra. Skąd decyzja o zmianie Poloczka na, znaczy Nowaka na podstawie na Poloczka? Znaczy, cieszy mnie, że zaskoczyłem, bo ja wczoraj do siebie mam, że jeżeli mam równą kadrę i równych zawodników, a tak wydaje mi się, że to by udało nam się zbudować, to jestem pierwszy za tym, żeby ze wszystkich nich korzystać. Stąd była taka decyzja, że Bartek świetnie wyglądał na treningu. Bardzo ważne zdanie oczywiście w obsadzie bramki ma zawsze dla mnie trener bankarzy i razem po rozmowie postanowiliśmy w taki sposób ograniczyć szansę Bartkowi i ważne jest to, że ma za mnie rozmowę. Ma pan głowę bankarzom i po jednej drugiej ze mnie zdali. Proszę, ma bardzo fajnego trzeciego bankarza, Damski jest z nami i też bardzo fajnie nabiera. Dobre prace wykonują pod okiem kuli, także jestem z nim na razie zadowolony. Ale jestem zadowolony po 4 meczach. Teraz chodzi o to, że mamy do rozegrania 30, także spokojnie. Panowie? Pamiętaj, że po 10 tygodniu za kilka dni czasu na 3 trzeba pokosować i odpowiedzi jeszcze na większe zadanie. Chociażby nawet to, żeby to wykorzystać, co podróżymy sobie dalej, bo można było zdobyć czy więcej. Natomiast trzeba pracować też nad samym grą defensywną, bo dzisiaj Bartek wybrał 2 piłki, które Rybalu strzelał w taki sposób, że wydawało się, że mogą wpaść do bramki. To jest też jakby kwestia poprawy. Także makamentów mamy i my o tym doskonale sobie wiemy. Musimy sobie radzić i musimy sobie poprawiać wszystkie praktyczne elementy.